Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców. Super, byłam gości dzisiaj w hodowli Uwe i Tima Millerów. Jesteśmy tutaj, aby przedstawić tą hodowlę znaną w Niemczech i nie tylko. Hodowla opiera się tutaj o rodzinne tradycje. Lotuje ojciec z synem w tej hodowli. Tutaj jest z nami kolega Krzysztof, który jest tutaj tłumaczem, poprowadzi tą rozmowę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich hodowców OMB. Tak, Sławek, kolega wspomniał, jesteśmy wizytą u Team Uwe Müller, Ransheim. Krótko Team opowie o swoich przygodach z gołębiami. W tym momencie znajdujemy się w przedziale. Tutaj on lotuje, to jest przedział lotowy, lotuje tymi gołębiami. To są właśnie w ten sposób są gołębniki. Są gołębie, z tego co widzimy, tu gołębie są młode. Tu po drugiej stronie, jak widzimy, są boksy, które są przygotowane dla te najlepsze gołębie rozkładowo. O tych gołębiach za chwilę też opowiemy. Powiemy, jakie tutaj gołębie są na tym gołębniku. Ale zaczniemy może od prezentacji tej hodowli, jak to się wszystko zaczęło. Zaraz tutaj nam opowie Krzysztof, tak? Postaram się to przetłumaczyć, ponieważ Tim muszę nam trochę opowiedzieć. Tim, wie ist das angefangen mit Züchten und Flügen absolvieren? Ja, also angefangen hat mein Vater, glaube ich, mit 15 oder 16 Jahren. Er hat von seinem Vater geerbt praktisch, also mit aufgehört. Mein Onkel, sein Bruder, der wohnt hier 500 Meter weiter, der hat auch Brieftauben. Und so ist das hier alles nach und nach aufgebaut worden. Kommt der Schlag hinzu, bis wirklich jetzt heute, wo wir absolut wirklich spitze reisen. Okay. Und ja, aber erst so, ich sage jetzt mal, seit 18 Jahren, wo wir wirklich oben mitspielen. Ne? Okay, a więc tak, Tim opowiada, że przygoda z gołębiami już się zaczęła, już jego ojciec zaczął hodowy w wieku 15 lat. I tak tutaj obok też wujek i część rodziny bardzo jest zaangażowana w hodowli tych gołębi. No i tak Tim mówi, że już od 15 lat są w wysokiej czołówce, jeżeli chodzi o wyniki, o lotowanie, naprawdę się liczą na szczeblu krajowym. Okej, und Tim jest już prawie już od samego początku, od małego jest razem z gołębiami. Tak, oni tutaj lotują, tutaj ta miejscowość znajduje się niedaleko. To jest Fulda? Fulda. Jak ktoś nie wie, gdzie jest Fulda, to jest na trasie do Frankfurtu, koło Frankfurtu, też tutaj na w tej dolnej części Niemiec, tak? Tak, zgadza się. Także tutaj ten region też słynie z bardzo dobrych hodowców i z dobrych hodowli. Tu gołębie są bardzo dobre, latają oni w sumie możemy się spytać zaraz, ile mają lotów gołębi dorosłych, ile młodych, ale to już za chwilę Krzysztof się spyta. Die Flüge, wie ihr absolviert, welche Richtung fliegen die? Ja, also wir fliegen hier, also wir reisen hier in der Reisevereinigung Nidda, also im Regionalverband Main-Kinzig-Wetterau. Da haben wir ungefähr so 200 Züchter. Okay. Auf den großen Regionalverbandsflügen haben wir so circa 5000 Tauben. Fliegen Südostrichtung, okay. Sprich Nürnberg, gehen dann auf die 500er nach Österreich rein, St. Pölten, das ist bei Wien. Und der Endflug ist Purbach, das ist dann schon unten Neusiedler See, also die Reiserichtung Südost, die ja bekanntlicherweise nicht die einfachste Richtung ist, dadurch, dass wir ja, ich meine, es ist sowieso alles windabhängig, aber wir haben doch eine sehr, sehr harte Tour, dass die Tauben nicht nach Hause mit dem Wind geblasen werden, weil meistens haben wir westliche Winde und vor allem die Tauben haben viel Gegenwind. Bergische Umgebung. Genau, viel Gegenwind und die müssen arbeiten. Also, ja. Okay. A więc Tim mówi, że oni lecą w kierunku południowo-wschodni, w kierunku Austrii. Są to bardzo ciężkie warunki dla gołębia, dlatego że jak wiadomo,
częściowo lecą pod boczny wiatr mają. Wiatr albo z jednej strony skrzydła bije, albo z drugiej, także gołębie mają utrudniony. I tutaj są te góry, prawda? Tutaj też muszą. Tak, to wyżyny, góry, bo to jest teren taki górzysty. Mhm. No muszą jednak sobie walczyć z przeciwieństwami, w tym z pogodą i też dużo drapieżników, nie? Też tu warto, że tu jest dużo sokołów, także też mają. Jest tutaj bardzo ciężko. Mhm. Bardzo ciężko. I jest tutaj około 200 hodowców rywalizujących, więc bardzo dużo hodowców. No jest wyzwanie, jeżeli chodzi o lotowanie, nie? Bo faktycznie ten sam kierunek już obrany przez ten oddział już świadczy o tym, że no nie jest łatwo. Teraz może spytamy się, ile mają lotów gołębi i na jakich dystansach, jeśli chodzi o gołębie dorosłe i gołębie młode. Wie ist das mit der Alptauben, Jungtauben? Wie viel Flüge habt ihr? Also wir beginnen die Reisesaison, beginnen wir ungefähr Ende April, haben dann 14 Altflüge, also 14 Samstage, wir fliegen samstags, starten bei 160 Kilometer und enden dann bei 620. Und haben dann, wie gesagt, so Zwischenflüge von 320 Kilometer und die Tauben gehen dann auf 420, 550. Und der letzte ist dann, wie gesagt, 620. Und die Jungflüge, ja, wie es dann passt mit der Altflüge, sind dann so im August. Und da starten wir bei 100 Kilometer und gehen dann so bis 220 Kilometer. Und dass die Tauben, ja, so ungefähr fünfmal. Also ihr habt da fünf Preisflüge, kommt drauf an. Dieses Jahr war es etwas kompliziert, weil es so heiß war. Da war in Deutschland ein Flugverbot und da war es etwas komplizierter. Aber also ja, dass man so ungefähr 4-5 Preisflüge bei den Jungtauben. Und die Tauben, Jungtauben werden eigentlich so oft wie es geht eingekorbt, um das zu erlernen. Mhm. Ja, verstehe ich. Więc tak, tak podobnie jak u nas zaczynają loty koniec kwietnia się rozpoczynają i mają 14 lotów. Zaczynają od 120 km, przy ostatnim locie 620. Jeżeli chodzi natomiast o młode gołębie, to mają 5 lotów i najdłuższy lot mają 220 km. W tym roku Uwe powiedział, że mieli trochę trudności, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, zostały zakazane loty w pewnym okresie młodych gołębi ze względu na upały. Mm-hmm. To jest to. Mm-hmm. A teraz takie pytanie, ile przeznaczają gołębi do lotu dorosłych, młodych i jaką metodą lotują? Coś o tej metodzie więcej. Jetzt wollen wir dich fragen, wie viele Tauben setzt ihr ein auf die Flüge und welche Methode nutzt ihr? Welche Reisesysteme spielen wir? Ja, genau. Also bei den Altflügen werden, also wir beginnen so circa, kommt immer drauf an, wie wir dann Raubvogel, wir haben hier viele Probleme mit Raubvogeln, habe ich. Okay. Also kriegen da schon sehr, sehr viele geholt. Und dann beginnen wir so circa mit 50 Vögeln. Und Jungtauben beginnen wir so mit 90 bis 100. Wir züchten immer so 120 Junge für den Eigenbedarf. Okay. Weil wirklich, wir haben hier Raubprobleme mit dem Raubvogel. Da werden uns teilweise mit Jungen, weil die ja noch viel sitzen am Dach, bestimmt 15, 20 Stück da vorher schon geholt. Okay. Und deshalb müssen wir einfach so viel züchten, dass wir dann vernünftig in die Reise gehen. Ja, und die Vögel werden ganz klassisch trocken gespielt. Also wir spielen eine klassische Witwerschaft. Okay, klassisch. Okay. Also keine total, weil wir haben einfach keine Zeit noch für die Weibchen. Die Weibchen bleiben alle zu Hause und die Vögel werden dann ganz nur normal. Nur Vögel. Also wir beginnen mit 50 Vögeln praktisch. Ja. Und die Weibchen bleiben zu Hause und so wird klassisch gereist. Okay. Więc Team mówi, że oni lecą metodą klasyczną i lecą z samczykami. Samiczki zostają w swoich celach w domu. Mają zgłoszonych do lotu około 50 gołębi dorosłych, jeżeli chodzi o loty gołębiami dorosłymi. W przypadku młodych jest pewien problem, dlatego że
mają problemy z jastrzębiami, z drapieżnikami. Mhm. Jest to teren górzysty i no niestety młode gołębie padają właśnie. No tak jak wspominaliśmy, tutaj tak, jest teren taki już górzysty, jest dużo sokołów, jastrzębi, tu przy oblotach jest duży problem, tak? I oni starają się tak wyciągnąć około 100 do 120 młodych, nie? Mhm, żeby później zostało tak, 50-60. Żeby 50-60, 50-60, Jungtauben, dann die Bleibtauben. Ja, also dass wir im nächsten Jahr so ungefähr mit 50, also wir haben dann wahrscheinlich 60 Vögel und beginnen dann mit 50 Vögeln, weil es bleiben dann ein paar aus, wie gesagt, durch den Greifvogel, also so ungefähr. Ja. No to więc tak jak wspomniałem właśnie, żeby zostało 50-60 młodych, żeby mogli sobie wybrać tych młodych zostawić już na przyszły rok jako roczny. Czyli widzimy tutaj teren dosyć ciężki, ale bardzo mocno walczą. Tutaj też jestem przykładem, że ta hodowla jest jakby w teamie firmy Rimfield. Oni też tutaj jeżdżą na targi, na wystawy, będą na olimpiadzie w Poznaniu, będą reprezentować tą firmę, czyli to jest jakby powiedzmy topowe gołębniki w Niemczech. Tak. Są naprawdę w czołówce w Niemczech i jak widać tutaj na przykład też widzimy, oni stosują produkty Rimfielda i promują te produkty i są bardzo zadowoleni. Zresztą będzie można zobaczyć na wynikach i będą wyniki. Dobrze, zanim teraz przejdziemy do metody tutaj, omówienia metody lotowania, jak tutaj u nich wygląda, takie pytanie ten gołębnik, bo tutaj jest gołębnik, który jest umieszczony jakby na stodole, czy to ten gołębnik jest od samego początku, czy oni wcześniej, czy to ile lat już ten gołębnik tutaj jest? Wir haben Fragen wegen Taubenschlag. Ist das der Anfang, wo das Anfang war? Ganz von Anfang? Also wir haben die Reiseschläge sind schon immer nur hier oben. Wir haben im Garten noch einen großen Zuchtschlag, den haben wir jetzt neu gebaut vor 2 Jahren, wo dann nur die Zucht ist. Und also hier ging es praktisch los und hier ist es jetzt immer noch. Alles klar. Also, wir haben jetzt dann hier teilweise mal umgebaut, erneuert mit neuen Zellen, aber ansonsten ist das hier der Grundstein. Und die Dächer und das alles, das ist auch noch alles so, wie es früher war. Also ist nichts. Więc tak tutaj team opowiadam, to jest początek w ogóle, tu się narodził ich początek. Aha, tu, już jego ojciec w wieku 15 lat zaczynał hodowlę i praktycznie to im się sprawdza, zabudowa tego gołębnika, tak jak tutaj widać, i są zadowoleni. Mają jeszcze gołębnik nowo wybudowany gołębnik ogrodowy, tak. Lotowy. Ale to tylko nie lotowy, to są tam gołębie są do rozpłodu przeznaczone. Mhm. I ten gołębnik tutaj właśnie on się tu znajduje na strychu. Na strychu i jest to na wysokości na piętrze. Dobra, pokażę teraz tutaj wyposażenie tego gołębnika. Zacznę może tu od tych tutaj cel, które są dla wdów. Jak widzimy, tu są to rozwiązanie. Tutaj właśnie są to cele dla wdów. Które one przebywają tutaj cały tydzień w tych celach, tak? Also praktisch die, wir hatten sie im ersten Volieren, dann hatten wir das Problem, dass diese Weibchen sich untereinander paaren. Ah, okay. Weißt du, und dann schauen die nicht mehr so nach dem Vogel. Ja. Und deshalb haben wir jetzt die ganzen Mitbewerber während der Saison hier untergebracht. Da sitzen sie einzeln. Wir haben es schöner, wir können mal ein Weibchen rausgreifen, wenn wir einen besonderen Vogel mal motivieren wollen. Ja, ja. Es ist eine Arbeitserleichterung. Ja. Ganz einfach. Und einfach die Tauben sitzen für sich und gehen dann am Freitag bzw. Donnerstag richtig dann auf den Vogel. A więc tutaj tak faktycznie samice przybywają same. Są one oddzielnie, każde jest oddzielne i mogą tutaj team może razem z ojcem troszeczkę tak manipulować z tymi samiczkami, osobno je motywować, znaczy samce motywować. Dlatego nie przebywają razem, bo mieli problemy, bo się wchodziły w parę. Te numery, które tutaj są, to są numery cel, tak? Tutaj te? Diese Nummer, das sind die Zellennummer. Die Zellnummer, ja. A, żeby się nie pomylić po prostu, tak? To są numery cel, żeby się po prostu nie pomylić. Jest to łatwiej. Więc tutaj mają swój program oczywiście i to jest ułatwienie, w pewnym sensie ułatwienie. Dobrze, to już przeszliśmy do metody tutaj lotowania. Wiemy, że jest lotowane tutaj klasycznym wdowieństwem, czyli same samczyki. To może parę słów, jak te samczyki są przygotowywane przed sezonem i później jak są motywowane w,
trakcie sezonu, czy są pokazywane samiczki, czy są niepokazywane. To też takie w kilku zdaniach jakby kolega wyjaśnił. Więc, also, Tim, vielleicht kannst du es ein bisschen uns verraten, die Tauben vor dem Flügen. Wie vorbereitest du die? Verbindung mit Weibchen. Ja, Verbindung mit Weibchen. Ja, das ist vor und dann in den Flügen, also in dem Saison. Also die Tauben werden dann so Anfang März ungefähr, Anfang März, Mitte März werden die angepaart. Okay. Die Jungvögel zum Beispiel sitzen jetzt schon in den Witwerschlägen, dass sie sich eine Zelle suchen. Okay. Das heißt, die haben dann im März, spätestens haben sie eine Zelle. Okay. Die suchen sie sich selber aus. Da okay. legen wir auch großen Wert drauf. Ja. Weil der Vogel muss sich das selbst aussuchen. Dann, wenn er sich die selbst aussucht, okay. mag er den Platz auch. Also ja. so denken ja. wir das. Weil wenn ich dem jetzt eine Zelle zuweise, kann es sein, er fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Okay. Und das also, ist, finde ich, schon mal das Erste, wo der Vogel mir geben, den Tauben die Möglichkeit, die das selbst auszusuchen. Sondern also, das ist im März, passiert schon im März, Anfang März. Ja. ja, das passiert jetzt schon. Die sind ja jetzt schon also, drin, die suchen sich jetzt eine Zelle. Okay, alles klar. Und Anfang, Mitte März so werden die angepaart an ihre Weibchen. Okay, okay. Und dann legen die Weibchen einmal. Okay. Und die überbrüten dann. Okay. Also die Melassen, wir tauschen die Eier dann aus gegen ja. Gipseier. Ja. Und lassen dann, wenn das Weibchen das zweite Mal legen will, ja. nehmen wir das Weibchen weg. Okay. Und der Vogel bleibt dann so lange, wie er selber meint, auf den Eier sitzen. Okay. Also wir züchten keine Jungen hoch von den Eisentauben. Okay. Und wir sind der Meinung, weil die Tauben entwickeln ja dann diesen Kropfschleim. Ah ja, ja, ja. Und das ist ja, der ist ja eiweißreich, ja, ja. Energiereich. Okay. Und okay. den nutzen die Tauben dann praktisch für sich selbst. Ah, okay. Also dass sie nicht keine Jungen damit füttern, mhm. sondern diesen das durch die, das Überbrüten. Ja. Nutzen die ihre eigene produzierte... In der anfangenden Phase von Flügen, ja? Also vor der Saison, das ist alles vor dem ersten Flug. Ah, okay. Und dann, wenn die Eier weg sind, mhm. die meistens sitzen sie dann noch 5-6 Tage drüber, ja. dann gehen die raus. Ah, so. Dann haben die erstmal ein paar Tage, wo sie sich selber fliegen können, damit sie nicht gleich Muskelverletzungen bekommen. Mhm. Okay. Und dann kriegen sie hier im Haus eine Woche, vielleicht auch zwei Wochen, morgens und abends eine Stunde Training mit mhm. Fahne, okay. also da zwingen wir die Tauben, also. Um praktisch diese Grundkondition, also die Tauben brauchen eine Fitness. Ja, okay, und Training. Also oder genau, das ist Training und dann werden wie sie... Wie lange dauert es? Eine Stunde. Eine Stunde, morgens ja. und abends. Und abends. Mit Fahne. Okay. Also dass die wirklich Kondition aufbauen und ja. eine Grundfitness haben praktisch. Okay. Okay, ich versuche jetzt zu ja. übersetzen. Dienstag. Gołębie zostają już jako młode, już w tej fazie, już teraz, przyswajane do swoich pierwotnych przedziałów, czy tam klatek, już teraz, żeby się zagnieździły. To jest bardzo ważne. Czyli zaraz po zakończeniu sezonu lotowego są od razu przenoszone. Tak, jest bardzo ważne, żeby właśnie one się przyzwyczaiły do miejsca, bo to jest jakby jak gołąb, każdy ma swoje miejsce. Zwierzę terytorialne, żeby jak najszybciej zajęło swoje, tak? To jest bardzo ważne. Swoje cele. Tak, i później okres przedlotów jest, przedlotem to jest taki marzec ważny, oni puszczają w pary w ten czas. W dowce, tak. Mhm. Puszczają. Samiczki znoszą jajka. Te jajka są zawierane. Bei Essen, no jeszcze raz. Bei Essen Eier liegen, nimmt ja die Eier. Genau, also po ilu dniach są zabierane jajka? Nach wie vielen Tagen werden die Eier? So lange, bis der Vogel nicht mehr drauf geht. Also die Originaleier von, ja. Okay. von dem Weibchen, entweder ja. Passt von guten Reisevögeln, dass wir selber ausbrüten, dann bei Zuchttauben unterlegen, oder okay. wir verkaufen die Eier. Ah, okay. Und dann kommen Gipseier hin, ah, okay. und die bleiben dann so lange ja. drin, bis der Vogel nicht okay. mehr aufs Nest geht. Więc tak, jeszcze raz, bo to trochę dużo. Jeśli gołębie zniosą pierwsze jajka, te jajka są zamieniane. Są zastąpione sztucznymi jajkami.
i tutaj decydują o jajkach, czy po prostu te jaja będą sprzedawane, czy gdzieś indziej wychowywane, w zależności od gołębi tutaj. Siedzą do końca na tych jajkach. I siedzą do końca, aż do momentu, kiedy zejdą. Okej, wenn die Tauben sagen, okej, wie ich setze jetzt nicht auf Eier, was dann? Dann zweite? Da kommen die Eier weg. Da kommen die Eier weg und dann gehen sie raus ins Dreh. Wenn die dann praktisch mit Zellen fertig sind, mit Brüten, dann gehen die erst dann, kommt diese Woche, wo wir morgens abends Drehen machen. Okay, aber die bleiben zusammen oder getrennt jetzt? Die Weibchen? Ja. Ja, die Weibchen kommen weg. Die kommen dann hier in die Einzelboxen und werden dann nur noch zu den Vögeln zur Motivation. Ja. Więc tak, samiczki są oczywiście zabierane i w tym okresie, to są przedlotowe okresy, bardzo ważne, trening. Zaczynają się treningi tych gołębi i Uwe i Tim, oni zmuszają gołębie do treningów, nawet ganiają flagą. Jest to ważne, bo są to pierwszy okres oczywiście wiosenny, żeby gołębie nabierały formę. I właśnie w ten sposób tak to robią. Okay. Jeżeli chodzi o motywację i przygotowanie. To przed sezonem, a w trakcie sezonu jak to wygląda? Krzysiu? Während der, wie sieht das aus in, während dem Saison? Ja. Wie werden die Tauben weiter? Die Witwe, also die Vögel sind von Montag bis Donnerstag alleine. Sind komplett alleine, wo sie dann morgens, abends trainieren. Ja. Trainieren aber freiwillig. Also während der Saison, während den Flügen. Die Weibchen. Ne, die Vögel. Die Vögel. Die Vögel. Ja. Keine Fahne mehr, kein Zwang. Ah, okay. Die kommen eine Stunde nach draußen und dann können die machen, was sie wollen. Ach so. Und wenn die, aber was heißt, eigentlich ist es so, weil unsere Tauben haben eine gute Fitness. Ja. Die haben eigentlich, wenn alles gut, eine gute Form. Mhm. Und dann trainieren die von alleine so, sagen wir, 40, 50 Minuten. Und dann spielen die noch ein bisschen am Dach, brummen, fliegen nochmal weg einzeln, kommen einzeln wieder. Ja. Und donnerstags bekommen die dann für 2-3 Stunden, wie nach Zeit, ihre Weibchen. Ah, wie ein Tag. Aber wir setzen Freitagabend, korben wir ein. Ja. Więc tak, to wygląda w ten sposób w sezonie lotowym. Samczyki są cały czas razem ze sobą od poniedziałku do czwartku. Są osobno, bez samiczek, nie są pokazywane samiczki. Dopiero obloty robią w ten sposób, że wypuszczają na obloty, nie ganiają, że tak powiem, nie zmuszają gołębi do treningów. Swobodnie sobie wychodzą samczyki, bo jak już wspominaliśmy, samczykami lotują, latają 15 minut, 20 minut, tyle ile chcą. Nie robią tego, Tim tłumaczy, że ich gołębie mają wydolność bardzo dobrą, są dobrze trenowane, nie potrzebują przymuszania do latania. Przed sezonem trzeba jakby... W czasie sezonu tak, przed sezonem oczywiście tak, ale jak sezon przychodzi, ale jak sezon przychodzi już gołąb ma formę, praktycznie nie zmuszają ich, nie stresują tych gołębi. A jak one z pokazywaniem samiczek przed lotem? One właśnie są osobno do czwartku. Dann in Donnerstag. Was passiert am Donnerstag? Genau, das nennen wir sozusagen den Hochzeitstag. Ja, kostet. Genau, also okay. Oni to nazywają dzień nie małżeństwa, tylko miłość, tak? Miłości, że tak powiem, nie? Ja, also die Weibchen kommen dann zu ihren Vögeln und dann lassen wir die ungefähr mal, ja, das ist alles so nach Gefühl, so ungefähr mal 20 Minuten zusammen, sitzen die in ihren Zellen, brummen und dann wirklich tun wir die raus. Okay. Dann schmeißen wir die alle raus. Ja. Und bleiben ja auch nur eine halbe Stunde circa, vielleicht mal eine Stunde draußen. Ja. Und dann fliegen die zusammen. Zusammen, okay. Genau. Also alles klar. Die Weibchen sitzen ja nur hier. Das ist Freitag? Ist das Freitag? Nee, das ist Donnerstag. Donnerstag. Und dann holen wir die rein. Ja. Aber abends. Nachmittags, abends. Nachmittags, Donnerstag. Genau. Okay. Und dann sitzen die nochmal in Zelle. Ja. Machen wir zu, lassen die nochmal eine halbe Stunde für sich. Ja. Und dann kommen die Weibchen weg. Alles klar. Und dann werden die Vögel gefüttert. Więc jeżeli chodzi o tę metodę, to robią to w ten sposób, że już w czwartek zostają wpuszczane samiczki do cel samczyków. Są zamykane na około 15, na wyczucie robią to 15 do 20 minut.
spędzają tam razem ze sobą czas. Następnie co robią? Wypuszczają na obrót wspólny te gołąbki. Co tydzień tak robią? Tak. Jede woche macht jedos? Tak. Cały tydzień to robią. Robią oblot wspólny, gołębie zachodzą z powrotem do gołębnika, co są obloty takie popołudniowe, tygodniu. I zabierają samcom te samiczki i koszują te gołębie. Tylko koszowanie oni mają w tym przypadku w piątek. Freitag macht ja im Kauben setzen. Freitagabend gehen die in Auto. Ja, also Freitag. Sobotę loty, w piątek wkładanie na loty. Tak, tak. W ten sposób to funkcjonuje. W piątek wkładają na loty, a w soboty mają loty. To znajdujemy się teraz tak w gołębniku. Tak, samczyków, to jest właśnie tutaj. Zostały dołożone to do starszych gołębi, które już uczestniczyły w lotach, roczne gołębie. I tu się znajduje około 16 samczyków. I one są tu przygotowane. Cele. Tak. To jest jeden z gołębników, tak? Tak, i one się przyzwyczajają, jak następnie powiedzieliśmy, gołębie te przyzwyczajają się już w tym okresie do swojego miejsca, do cel, żeby się zaprzyjaźniły oczywiście i zagnieździły. To jest bardzo ważne, jeszcze raz Tim tutaj zaznacza. Sehr wichtig, ich schon gesagt habe, dass die Tauben sich hier am Platz gewöhnen. Und das ist optimal in den Zellen. Ja. Dann machen wir dann, wenn der Vogel das Weibchen hat, machen wir hier zu. Ja. Ne, und dann können wir dann hier praktisch reingreifen und holen dann das Weibchen raus. Ja, das Kammers, ja. Genau, das ist Kammers System. Ja. Dann zum Einkorben freitags, wenn die Tauben eingekorbt werden, ja, tun wir auch die Vögel einsperren. Ja. Und dann sitzen die nur mal so eine Stunde, eine halbe Stunde hinten drin. Ja. Und dann nehmen wir die ganz ruhig raus. Ah, super. Okay. Więc tak tutaj widać, są to system Hermesa, bardzo dobrze, przyjazny. Tam samiczka przebywa w tej drugiej części, jak samiczka i samiec są na zmianę zamykane. Właśnie to jest taki uniwersalny, że oni raz tak i tak robią, nie? Zamykają samczyka, samiczka obok lata i odwrotnie, nie? Także tak jest manipulacja. W następnym gołębniku, przedziale gołębniku, tutaj znajdują się również samczyki. Troszeczkę inaczej jest tu zbudowany ten gołębnik, ale tu w tej chwili znajdują się samce i wdowce. Wdowce, dokładnie w ten sposób. O, tu można zauważyć, że też te cele są wypalane. Widać ślady wypalania w opalniku, czyli jest jakieś. Dezinfekcja przeprowadzona. Umacniamy wegen der Infektion Gesundheit. Renner, ganz wichtig. Machen wir samstags, weil Taube fliegen Samstag hoch. Ja. Wir machen den Samstag hoch. Dann sind wir blott. Dann wird einmal ausgemacht. So ein Bild. Da ist die Taube nach Hause kommen in ein sauberes Milieu, saubere Schlagen. Also samstagmorgens jede Woche. Ja. Teilweise, wenn es. Machen wir es einmal zweimal die Woche, aber eigentlich einmal am Wochenende. Tim opowiada właśnie o tej dezynfekcji, czy tam oni palnikiem wypalają miejsca gołębniki i każdym tygodniu, co tydzień raz w tygodniu. Robią. Tak, raz w tygodniu i robią to w sobotę, ponieważ w ten czas gołębi nie ma. Jest spokój i robią to rano i to jest bardzo ważne, podkreślam jeszcze, bardzo ważne jest, robią to systematycznie. Mam takie pytanie, czy w sezonie lotowym stosują jakieś środki typu antybiotyki, czy typu rolindazole, czy są jakieś takie kuracje w ciemno, jak on przelatuje z lotu, czy takie coś stosują, czy... Jetzt ein bisschen die Frage wegen der Gesundheit von Tauben. Wie ist das jetzt in Saison? Prüft ihr die Tauben, setzt ihr dann? Ja, also wir fahren dann, wenn die Tauben praktisch im März dann fertig sind mit Eier überbrüten, nehmen wir dann ungefähr so 4 bis 5 Tiere, Vögel, und fahren mit denen zum Tierarzt und machen einen Grundcheck. Okay. Komplett. Dricho, Kokzidien, bakterielle Untersuchung. Klinikum. Genau, in Gießen, wo ich studiere, ist eine extra Tierklinik. Also. Und da ist dann ganz einfach, fahre ich dann hin, dienstags, und mache dann eine Grunduntersuchung. Und da kann ich dann auch während der Saison, gebe ich auch mal, so alle 2-3 Wochen,
um mal zu sehen, haben sie was in der Hand, weil das innerhalb, ich gebe das ab und da habe ich innerhalb von einem zwei Tagen, weiß ich Bescheid. Das ist schon gut. Jetzt tak, przed sezonem, to jest okres w marcu, jak przed wyłączeniem, przed tym jak samice wznoszą jajka, gołębie, wybrane pięć, tam część gołębi, wysyłają, biorą próbki kał, wysyłają te gołębie także do badania, do kliniki i są te gołębie, tak on powiedział, grunczek, czyli totalnie sprawdzane na zdrowie, czy wszystko jest w porządku. Jeśli wszystko jest okej, to nic nie robią, jeżeli tak, to przeprowadza... Wenn es alles okej jest, dann macht ja einfach nichts. A w sezonie lotowym, czy też... W sezonie robią to przez co 3 tygodnie jeszcze. Też sprawdzają? Tak, sprawdzają to. Także ta ciągłość jest utrzymana i dalej to sprawdzają. Ja. Vor der Saison gibt es eine 10-tägige Trio- und Kokzidienkur. Okay. Also die praktische werden untersucht. Ja. Und aber wir machen das vor der Saison, damit die Tauben einfach sauber sind. Und das macht den Tauben auch nichts aus. Also nicht da jetzt das Antibiotikaresistent oder so, das macht nichts aus. Die werden dann, wie gesagt, 10 Tage Tricho, Monaden und Kokzidien vor der Saison werden die kommen. Während der Saison so gut wie gar nicht, keine Medikamente. Ja. Außer es ist wirklich, die bekommen eine Erkrankung oder Infektion, dann müssen wir natürlich handeln. Aber alles in Absprache mit Tierarzt. Wir gehen ja dann von der Klinikum Information kriegen. Alles mit Absprache, weil einfach so blind machen wir nichts. Also, więc tak, robią tylko przed sezonem, robią kurację. Kurację na rzęsistek. Jak się zrobią na jajka, tak? Tak, robią to, robią tą kurację, ale w czasie lotów nie robią żadnej kurację, nic leków nie podają, tylko jeśli, załóżmy, co 3 tygodnie wysyłają próbki gołębi, jeśli by była jakaś informacja z kliniki, że jest jest taki wymóg, że trzeba podać, że coś się dzieje, to w ten czas reagują, ale żadnych leków, żadnych tak ciemno nie robią, więc to jest bardzo ważne, w ciemno nie robią. Okej, wiemy teraz, że stosujecie środki tutaj Renfielda, no bo jesteście tutaj jakby gołębnikiem patronalnym tej firmy, ale takie pytanie, jeśli chodzi o karmy, jakie karmy stosujecie, jak są gołębie karmione, jak są gołębie, czy są w celach karmione, czy tutaj ogólnie sypane, czy jest pełne koryto, jak to w Polsce się mówi, czyli do syta są karmione, czy jest karma wydzielana, jak to wygląda dokładnie? Jetzt die Frage mit dem Futter für die Tauben, weil ihr seid ja promotiert die Renfield Produkte. Wie sieht es dann mit dem Futtern? Futter, welche Marke, wenn du das so sagen könntest? Also Futter sind wir auch, für die machen wir auch Werbung. Das ist eine Verbindung von Renfield. Okay. Und das heißt Mifuma. Okay, więc lecą na karmach firmy Mifuma. Okay. Und das Grundfutter, sage ich jetzt mal, ist das Power Mix. Das ist das ja bekannt. Główna karma, które dostają gołębie, jest to Power Mix, tak się nazywa Power Mix. Und das wird dann. To jest karma bazowa, tak? To jest bazowa. Das tun wir dann praktisch individuell entweder noch etwas dazu, mehr Fett und mehr Eiweiß oder ein bisschen Strecken, also ein bisschen Paddy-Reis, je nach Kilometer, Windflüge, wie die Tauben, zu schwer, zu leicht und so. Okay. Aber das Grundfutter ist Powermix und das tun wir dann ergänzen. Alles klar. Mehr oder weniger oder wie auch immer. Więc tą karmę Powermix to jest jako baza, a w zależności od odległości, jak się loty planuje, jakie będą loty, czy trudne, czy ciężkie, oni właśnie dodają jeszcze mieszają inne domieszki, żeby to przygotować. A wie ist das mit Futtern bei Tauben? Futterst du die allgemein so jetzt oder in Zellen? Nee. Die Tauben werden so in den Rinnen, wie sie sieht, werden die gefüttert. Okay. Und die werden auch morgens und abends immer satt. Immer satt. Es gibt dir da morgens auch immer. Auch. Morgens, abends werden die immer satt. Więc karmią nie do celi, tylko w karmikach i gołębie są do oporu karmione. Także zawsze rano i na wieczór są do oporu, mają dostęp do karmy i tak to wygląda. To jeszcze możemy zobaczyć ciekawe takie rozwiązanie.
czyli tą słomę, która tutaj jest, u Fabra widzieliśmy podobne, tak? U rodziny Faber też w tym gołębniku było, to służy po to, żeby te powietrze za szybko nie uciekało, żeby był swobodny. Das verursacht, dass die Luft nicht so schnell rausgeht. Mhm. Oder die kalte Luft nicht so schnell reinfällt. Ja. Und hier kein Zug. Kogo to był pomysł? Kogo to... Wcześniej widzieliśmy to u Fabru. Idee. Ja, genau. Vater hat das gemacht. Ja. Więc to był pomysł ojca, Thema Uwe. Und die Tauben werden auch während der Saison täglich beleuchtet. Oh. Also so wie das Licht ist. Bardzo ważne, gołębie. W czasie sezonu jest przeduszane światło, przez cały sezon jest palone światło. Bis wie viel Uhr? Also das ist schwierig zu sagen. Wir haben eine Zeitschaltuhr, die programmiere ich Woche für Woche. Und das geht, glaube ich, bei 6 Uhr morgens los bis abends um 9, 10. Okay. Und das wird dann immer mehr bis zu dem Tag im Juli. Mhm. Da haben wir einen Tag, wo am hellsten... mit den meisten Sonnenstunden dieser Tag. Ja, also dann hell Juni, 22, Juni. Irgendwie Ende, sowas, genau. Ende Juni, ja, ist das, ja. Und ab diesem Tag wird dann diese Uhrzeit, wo Sonnenaufgang und Sonnenuntergang war, wird gehalten bis Saisonende. Ah, wenn es noch auf das also wir arbeiten praktisch, fangen an und dann gehen wir weiter bis zu diesem Tag. Okay. Und dann wird dieser Tag gehalten bis zum Saisonende. Und das kann dann auch sein, dass es morgens... Von 4:30 bis abends um 10, 11. Also, ach so, haben die Theke und die Tauben haben den Vorteil? Ja. Oder willst du erst machen? Ja. Ich will so ein bisschen übersetzen. Więc tak, Tim mówi, że przedłużają światło, palą światło w gołębniku i ważnym dniem to jest ten najdłuższy dzień, to jest w czerwcu, to jest koniec czerwca. To jest taki przełomowy dzień, że od tego momentu aż do jesieni przedłużają światło w gołębniku. Mają tutaj system, że czasowy, ustawiany jest system czasowy i nie muszą ani... U młodych też jest doświetlane? Die Jungtauben werden auch. 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 Dokładnie. Więc tak, tak samo będą... Ale młode na początku są przyciemniane, później doświetlane, czy tylko doświetlane? Die Jungtauben werden von Anfang des... Das ist so, also ungefähr, sage ich jetzt mal, wenn die so dann in der Lage sind, wenn sie dann rausgehen und fliegen, dann schon mal so eine halbe Stunde, sage ich mal, wohnen sie dann so Mitte Juli ungefähr, dann werden die auch belichtet. Also vorher noch nicht, wenn sie klein abgesetzt werden noch nicht. Also dann so ungefähr so einen Monat vor der Reise, so ungefähr so. Aber verdunkelt werden sie nicht. Ah, viele, okay. Weil viele machen verdunkeln wegen der Mause, aber das machen wir nicht, nur Licht. Nie przyciemniają gołębników dla młodych gołębi. Światło jest przedłużane już tak miesiąc czasu, czy 3 tygodnie przed lotami. Mhm. Nie? Ale nie przyciemniają w okresie tych pierwszych przedlot, tak do czerwca, nie zaciemniają. Bardzo ważne, jeszcze chciałem dodać, dla tych gołąbków gra radio przez cały dzień. Ja zauważyłem to właśnie radio, że tam stało. Tak. To w wielu gołębnikach też, że te radio gra. I tutaj gra w tym gołębniku i w tamtym, tak? Tak. Dla młodych też, nie? Że cały czas... Das Radio? Wie läuft das? Wie lange das? To also täglich. Täglich. Morgens, wenn wir dann hier kommen füttern, mache ich es an. Ja. Und abends, wenn wir wieder füttern, machen zu, mache ich es aus. Hören die besten Sender? HR4. HR4, okay. Nein, das hat einfach den Hintergedanke, die Tauben sind nicht so schreckhaft. Ja. Die gewöhnen sich so leichter an Menschen. Ja. Wenn du hier reingehst und behältst dich normal, die schießen hier nicht durch die Gegend. Ja, die ja. haben den ganzen Tag Stimmen. Okay. Die sind nicht alleine, das ist vielleicht so ein bisschen Philosophie von uns, sind nicht alleine, hören was, haben Abwechslung und... Jeżeli odnośnie radia, jeszcze to krótkie wytłumaczenie, tutaj Tim tłumaczy, że stosują to dlatego, że żeby gołębie się bardzo przyzwyczajały do ludzkiego głosu, żeby nie były puchliwe, mniej stresu, jest to bardzo, to jest taka filozofia z ich strony, ale sprawdza to się sprawdza, jeśli nawet jak wchodzą do gołębnika, te gołębie nie płoszą się, nie uciekają z jednego miejsca. Po prostu jest to sprawdzać. To co, tutaj, tak jak widzieliśmy wcześniej, mam tutaj parę pytań odnośnie samego wyposażenia gołębnika. Pierwsze to tutaj te spoczywaki, na których one siedzą. U nas jest przyjęte, że gołąb tylko siedzi w swojej celi, nie ma na co dzień tutaj takich tych siodełek. Czy to jest celowo zrobione? I druga sprawa, te dodatkowe cele, takie te budki,
czy to jest specjalnie zrobione dla jakich to jest gołębi? Czy to są przypadkowe tutaj gołębi, czy te najlepsze po prostu te się dodatkowo motywują? Jetzt haben wir Frage nochmal. Vielleicht hast du mir von Anfangs, ich habe das nicht übersetzt. Kannst du nochmal vielleicht uns sagen, für die Vogel, die Spender, Bötchen. Ja, one sobie tu siedzą, obserwują cele i dodatkowo jakby się motywują, tak? Pilnują. Also wir haben ja hier da, ja. Überall. Ja. Tu widzimy, tak. Hier. Das ist mit Absicht, weil der Vogel sitzt in seiner Zelle, fliegt hier hin, fliegt hier hin, fliegt wieder Zelle. Also, der ist dann erregt, so ein bisschen. Er hat drei Plätze, praktisch. Er hat drei Plätze und die verteidigt er und das ist Motivation. Oni co robią, to specjalnie, to jest specjalnie zrobione przez nich, zamyślne, dlatego że jeśli, pomimo tego, że samczyk ma swoją celę, on skakuje z jednego miejsca na drugie. Dodatkowo, i tak zmienia. To jest dodatkowa motywacja. Pilnuje jakby dodatkowych miejsc. To jest jakby on swojego terytorium verteidigen, czyli broni swojego. To jest bardzo ważne. Się domyśliłem. I teraz interesuje mnie jeszcze tutaj te cele. Tutaj się znajdują. Możemy zobaczyć tą celę. To also es ist aus dem Notenhaus, haben wir jetzt hier. Das ist ja auch die Rogach. Es ist festgeschraubt. Ja. Die geht normalerweise so und dann geht der Vogel da hinten rein. Ah, okay. Also es ist jetzt nur zu, damit es keiner wegnimmt. Also praktisch geht raus und dann sitzt der Vogel hinten und da. Tak, aber ta cela jest teraz ona zamknięta, ale jest możliwość otwierania tej celi i teraz tym wieso przed samym lotem jest pokazana. Diese Ecken. Ja. Also die te kąty, chodzi o te kąty i zakamarki. Der behauptet sich da viel mehr drin als wie in so einer Zelle. In so einer Zelle sitzt der ganz normal einfach drin. Ja. Hier behauptet der Vogel das ganze Gebiet hier. Ah, okay. Das verteidigt er. Kommt ein anderer, wird er verprügelt. Weißt du, was ich meine? Okay. Und das sind so, das ist da. Das ist hier oben, da fahren die Tauben richtig drauf ab und da muss man den Vögel, Weibchen was anderes, aber den Vögel Platz geben, um sich selber zu motivieren, um das Territorium zu verteidigen. Das wird mit solchen Motivationen. Motivation na Zastrosch. Und da kann ich ganz kurz dazu sagen, in so Ecken sitzen meistens dann die Vögel und das ist auch wieder so, ist ein Jähriger gewesen, der hat dieses Jahr gegen 2000 Tauben im ersten auf 550 Kilometer geflogen. Tutaj Tim opowiada, że mieli samczyka rocznego, który w ten sposób motywowali, który zrobił bardzo dobry wynik przeciwko ilu team? 2000? 2000 Tauben, Wygrał przeciwko 2000 550 kilometrów. Z lotu 550 kilometrów. To jest tylko odwracane na koniec tygodnia, tak czy jak? Ist das am Ende der Woche? Machst du das? Nee, das ist jetzt nur so. Ja. Wegen denen jungen Vögel. Po prostu normalerweise ist das von Anfang bis Ende jest to, rüber. Początku jest otwarte, tylko teraz jest sezon, żeby sobie te roczne gołębie, które się tutaj zajmują, one dodatkowo sobie się motywują, bo każdy chce jakby zająć tutaj tę pozycję, bo to są super jakby dla gołębi. Jeśli nawet samczyk widzi tą pozycję, właśnie to jest taki zazdrość, motywacja. Weißt du, der hat hier komplett das ganze Gebiet. To jest jego całe jego terytorium. To jest jego terytorium. Dann kommt ein anderer und dann gibt's i pilnuje, żeby tu nikt nie chodzi. Tak się domyśliłem. To jest motywacja für den Vogel. Super. Tu też zauważyliśmy płyty grzewcze, tak? One tutaj gołębniki są dogrzewane. Wenn sie mal nass kommen. Ach, wenn es mal Flüge gibt, muss man leichter Regen. Gibt es ja mal. Damit die Tauben dann, wenn es dann kühl ist, praktisch machen wir das an und das strahlt die Wärme hier vor die Zellen, damit die Tauben dann ein bisschen abdrucken. Oni to robią, jeśli są loty z deszczem, wilgotne powietrze, w ten czas stosują to. Ja, und hier können wir halt noch, wenn es kalt ist, machen. Ne? No tak, to też widzimy tą regulację tutaj. Jeśli jest zimno, w ten czas mają możliwość. Damit nicht so viel kalte Luft hier oben reinkommt, aber nur während der Flüge. Ja. Jetzt ist offen, weil jetzt Mausern brauchen Tauben Luft. Ja. Teraz jest cały czas otwarte, bo to nie ma znaczenia, ale jeśli w sezonie jest to regulują sobie tutaj przepływ powietrza. Wie nach Wetter, wie die Luft ist. W zależności od pogody oczywiście.